papież Putina. Napaść Rosji na Ukrainę pokazała straszny obraz uwikłania papieża Franciszka. Kiedy cały świat współczuje i pomaga krwawiącej Ukrainie, papież Franciszek dotychczas ani razu nie wskazał Rosji jako agresora. Na samym początku wojny udał się do ambasady Rosji, a nie do będącej nieopodal ambasady Ukrainy, by dowiedzieć się o sytuacji w Ukrainie. Potem ogłosił, że wszyscy jesteśmy winni i wyraził współczucie dla bardzo młodych rosyjskich żołnierzy. Po 2 miesiącach wojny jeszcze bardziej ostentacyjnie stanął po stronie Putina. Usprawiedliwił jego barbarzyński atak na niepodległe państwo w następujący sposób. Możliwe, że szczekanie NATO pod drzwiami Rosji skłoniło Putina do wywołania konfliktu. W tej skandalicznej wypowiedzi papież Franciszek nie tylko wsparł rosyjskie morderstwa, gwałty i grabieże na Ukrainie, ale też pokazał, że nienawidzi zachodniego świata i traktuje go z pogardą. Sojusz Północnoatlantycki, w którym jest także Polska, nazwał szczekającym psem. Komu służy Franciszek? Kiedy Franciszek został papieżem, wzbudził powszechną sympatię i ożywił nadzieję milionów katolików na dobre zmiany w Kościele Rzymskim. Zjednał sobie przychylność wielu ludzi rezygnacją z apartamentów papieskich czy zniszczonymi butami, a także gestami takimi jak rozmowa z kioskarzem, przejazd taksówką i tym podobne. Okazało się, że były to tylko starannie zaplanowane działania PR-owe, mające ocieplić wizerunek katolicyzmu i papieża. Pedofilia w Kościele. Największy problem moralny ostatnich dziesięcioleci, czyli nierozliczenie winnych zbrodni pedofilii wśród księży i biskupów, nadal jest nierozwiązany. Przykładem jest uznanie za niewinnego kardynała Dziwisza, który tolerował zbrodnie duchownych. Na poziomie międzynarodowym skandal z księdzem de Golado z Legionu Chrystusa lub kardynałem Makarikiem, jak i w Polsce na przykład sprawa Janusza Szymika, ofiary księdza pedofila. Niechęć do wolności, sprzeczności z Biblią. Od początku swojego pontyfikatu papież okazuje wrogość w stosunku do świata zachodniego, Stanów Zjednoczonych, wolności gospodarczej i kapitalizmu. Konsekwentnie rozmywa też chrystocentryczność i unikatowość chrześcijaństwa. Organizuje przeróżne wydarzenia międzyreligijne, przedstawia Jezusa Chrystusa jako tylko jedną z wielu dróg do Boga, co stoi w jawnej sprzeczności ze słowami samego Jezusa. Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Papież brata się ze światem islamu i nawołuje chrześcijan, aby weszli do jednej arki z muzułmanami. My też dzisiaj w imię Boga, aby zachować pokój, potrzebujemy wejść razem jako jedna rodzina do arki, która mogłaby popłynąć po wzburzonym morzu świata, arki braterstwa. Miliony łapówek od komunistycznych Chin. Okazuje się, że rozmyślne niszczenie kultury chrześcijańskiej ma dużo gorsze przyczyny niż zwykła naiwność. Działacz demokratyczny z Hongkongu ujawnił na antenie telewizji Idź Pod Prąd, że Watykan rocznie przyjmuje 2 miliardy dolarów łapówek od komunistycznych Chin. System komunikacji w Watykanie został zainstalowany przez Huawei. Oni więc kontrolują Watykan. Wydają co roku 2 miliardy dolarów na łapówki dla ludzi w Watykanie. Papież Franciszek dwukrotnie podpisał tajne porozumienie z komunistycznymi mordercami z Pekinu, zdradzając tym samym podziemny kościół katolicki w Chinach. Watykan sprzedaje nam instytucją polityczną. Te zachowania, których uczciwy człowiek nie może zaakceptować, to tylko niektóre przejawy działalności głowy Kościoła rzymskokatolickiego. Ten kościół twierdzi, że jest jedynym prawdziwym kościołem założonym przez Jezusa Chrystusa i jego apostołów. Twierdzi też, że papież działa i przemawia w zastępstwie Chrystusa, Vicario Christi. Jezus jednak powiedział, że żadne dobre drzewo nie może wydawać złego owocu. Kościół katolicki od kilkuset lat wydaje zgniłe owoce, absolutnie nie dające się pogodzić z nauczaniem Jezusa zapisanym w Biblii.
Czas pontyfikatu Franciszka to niebywałe przyspieszenie tych złych procesów. Stało się jawne, że katolicyzm nie tylko nie głosi Chrystusa jako jedynego Zbawiciela, ale także nie jest głosem uciśnionych i pokrzywdzonych. Watykan okazał się sprzedajną instytucją polityczną, która dzisiaj wysługuje się dyktatorom takim jak Xi Jinping czy Putin. Jest narzędziem, które komuniści wykorzystują, żeby od środka rozkładać moralnie i duchowo społeczeństwa Zachodu. Franciszek głosi pacyfizm i potępia zbrojenie NATO podczas ataku Rosji na Ukrainę. Zrobiło mi się wstyd, kiedy przeczytałem, że grupa państw zgodziła się podnieść do 2% PKB wydatki na zbrojenia jako odpowiedź na to, co się dzieje. Szaleństwo. Jednocześnie usprawiedliwia on zbrodniarza Putina i biada nad losem rosyjskich żołdaków, a nie gwałconych ukraińskich kobiet i dzieci, czy mordowanych cywili. To nie jest głos Chrystusa. Czas na twoją decyzję. Czy dalej będziesz wspierał papieża Franciszka, chodząc do kościoła, którego on jest głową? A jeszcze ważniejsze pytanie. Czy weźmiesz do ręki Nowy Testament Jezusa Chrystusa, by poznać Jego wolę oraz przedstawiony tam Jego prawdziwy Kościół? To pytanie nie dotyczy tylko spraw bieżących czy politycznych. Jezus powiedział: wchodźcie przez ciasną bramę, albowiem szeroka jest brama i przestronna droga, która wiedzie na zatracenie, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. Czy jesteś już po stronie Jezusa? Czy wybrałeś wąską drogę? Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z nami.